Nazywam się Łukasz Rosiak. Zajmiemy się dzisiaj kwestią niezwykle istotnych zmian w zakresie m.in. kodeksu karnego, które wejdą w życie w dniu 13 lutego 2025 roku. Zapraszam serdecznie. Zmiany dotyczą artykułu 10, paragraf 2 kodeksu karnego, artykułu 197, paragraf 1 kodeksu karnego, nowo powstałego artykułu 197, paragraf 1a kodeksu karnego, artykułu 197, paragraf 2 kodeksu karnego oraz artykułu 198 kodeksu karnego. Należy wskazać, że w dniu 14 lutego 2024 roku do Sejmu RP 10 kadencji złożony został poselski projekt dotyczący zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia i oparcia jej na braku dobrowolnej i świadomej zgody oraz w pierwotnym przedłożeniu zmiany kategorii prawnej tego czynu z występku na zbrodnię. Projekt otrzymał wówczas numer druku sejmowego 209. W uzasadnieniu do projektu zmiankowanej nowelizacji kodeksu karnego podniesiono, że zgłaszalność przemocy seksualnej jest na niskim poziomie, do czego przyczynia się pobłażliwość wymiaru sprawiedliwości i procent wyroków wydawanych z warunkowym zawieszeniem kary, które zniechęcają osoby pokrzywdzone do zgłaszania przestępstwa i podejmowania kroków prawnych. Jednocześnie podkreślono, że przestępstwa o charakterze naruszenia autonomii seksualnej w weryfikowalnie znacznie większym stopniu dotykają kobiety i dziewczęta. Ergo jest to przemoc motywowana płcią i tym samym jedna z przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia faktycznej równości kobiet i mężczyzn gwarantowanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktami prawa międzynarodowego. Warto wskazać, że 20 lutego 2024 roku projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do którego to czytania doszło 7 marca 2024 roku. Marszałek Sejmu na podstawie artykułu 87 ust. 2 w związku z artykułem 90 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny zawarty w druku nr 209 do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu jego rozpatrzenia. Projekt procedowano 21 marca 2024 roku w ramach punktu 2 porządku dziennego posiedzenia Nadzwyczajnej Komisji Kodyfikacyjnej, następnie zaś na posiedzeniu wyznaczonym na 9 kwietnia 2024 roku ostatecznie Nadzwyczajna Komisja Kodyfikacyjna przyjęła 11 czerwca 2024 roku stosowne sprawozdanie, projekt przyjęty z poprawkami, druk sejmowy nr 247. Trzecie czytanie projektu ustawy miało miejsce 28 czerwca 2024 roku. Za zmianą przepisów w obszarze przestępstwa zgwałcenia głosowało 335 posłów. Przeciw było 44, 47 wstrzymało się, nie głosowało zaś 32 posłów. Przyjęty przez Sejm projekt zakłada m.in., że w artykule 10, w paragrafie 2, przepis ten dotyczy nieletnich, którzy po ukończeniu 15 roku życia dopuścili się określonych czynów zabronionych. Dodaje się artykuł 197, paragraf 1a. Dodatkowo, w ramach artykułu 197 kodeksu karnego, paragraf 1 otrzymuje brzmienie: kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem
lub w inny sposób, mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Po paragrafie pierwszym dodaje się paragraf 1a w brzmieniu tej samej karze, czyli karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15, podlega kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, wykorzystując brak możliwości rozpoznania przez nią znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. W ramach zaś artykułu 197, paragraf 2, wskazano, że jeżeli sprawca w sposób określony w paragrafie pierwszym lub w paragrafie 1a doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Artykuł 198 Kodeksu Karnego otrzymuje zaś brzmienie: kto wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikające z upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych znaczne ograniczenie zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jednocześnie przewidziano zmiany w szeregu innych ustaw skorelowanych z przepisami dotyczącymi zgwałcenia. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, czy ustawie z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Prace legislacyjne nad projektem dotyczącym problematyki przestępstwa zgwałcenia toczyły się w Senacie Rzeczypospolitej na bazie druku senackiego o numerze 109 w obrębie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej w dniach 9 i 23 lipca 2024 roku. Ostatecznie Senat Rzeczypospolitej Polskiej zaproponował jedynie jedną poprawkę względem propozycji Sejmu, to znaczy wydłużenie okresu vacatio legis z 6 miesięcy do roku, co pozytywnie zaopiniowała 26 lipca 2024 roku wspomniana uprzednio nadzwyczajna komisja kodyfikacyjna. Niemniej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił poprawkę w toku głosowania, a samą ustawę w dniu 29 lipca 2024 roku przekazano prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu. Prezydent podpisał ustawę, która wchodzi w życie w dniu 13 lutego 2025 roku, czyli ustawę z dnia 28 czerwca 2024 roku o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, którą opublikowano w organie promulgacyjnym Dzienniku Ustaw w dniu 12 sierpnia 2024 roku. Wydaje się, że wprowadzone zmiany legislacyjne przyczynią się między innymi do ułatwienia wykazania zaistnienia przestępstwa zgwałcenia poprzez brak konieczności wykazywania okoliczników sposobu w postaci przemocy, groźby bezprawnej czy podstępu. Dziękuję za obejrzenie niniejszego nagrania. Zachęcam do subskrypcji kanału Prawa Lektor na YouTube. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz.